Dokładnie. Rog... Nie! To była beczka! Wiesz co, przypomina mi się nasz odcinek z Battlefielda, jak żeśmy trzy razy na tą samą minę wjeżdżali jeepem, pamiętasz? A tak, ty żeś nazwał odcinek Weseli Saperzy. No, no, dokładnie, dokładnie. Nie. Chyba go boi w krzyżu rok. Dawaj fastum. Witamy was, kochani, bardzo serdecznie. Jak głosi informacja, szyld, dzisiaj czytamy Rock and Roya 23.16. Rok, możesz się odwrócić, zobaczysz, że nie jestem gołosłowny. Witam cię, Roku. Dzień dobry, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Nie wiem, czy zauważyłeś, znaczy, czy mój kapelusz nowy. A racja, faktycznie, widzisz, bardzo ładny. To mi się, tak jak pierwszy raz byliśmy razem w Stanach, to sobie kupiliśmy te kapelusze, kurczę. Tak jest, to prawda. Ja go mam prawda. Do dzisiaj, ja go mam do dzisiaj, kurczę. Kurde, mi gdzieś zginął, byłem na jakimś innym wyjeździe i gdzieś mi chciało, niech to szlak. A pamiętasz, jak sobie kupiłem ten drewniany pistolecik z klamerką i dzięki temu zrobiłem odcinek sentymentalnie przez gry South Lovesa. I w sumie z tym kapeluszem strony, też. Wiesz co, ja z reguły nie zapominam o takich rzeczach, ale na przykład jak byliśmy ostatnio, ostatni dzień tej drugiej wycieczki, to ja pojechałem do jakiegoś sklepu i nakupiłem sobie koszulek różnych i zostawiłem to wszystko tam. Ojejku, ja powiedziałem rok, to wracamy, załatwmy to jakoś, kurczę, biedny. Ty tam dla całej rodziny kupiłeś fajne rzeczy, ja ci w kilku elementach doradzałem, jedziemy autem, moi drodzy, już wiele kilometrów i rok się kapnął, że tego nie wziął. No, no, a z reguły pamiętam, no to może już byliśmy zmęczeni trochę tą wycieczką. No, ale z drugiej strony mamy historię, prawda? Tak jest, moi tak drodzy, jest. Dzisiaj zrobimy sobie fabularki, może dwie jak się uda, oprócz tego nasze ulubione elementy, czyli skrytki peperskie. Na wstępie dziękujemy ślicznie za fantastyczne komentarze, lajki, subskrypcje. Jesteśmy zachwyceni przede wszystkim tą formą odzewu na zasadzie, że czujecie się młodsi o 5 lat, że nostalgia, sentyment gra pierwsze skrzypce, gdy oglądacie naszą serię. Dla nas jest to tak samo mega jak dla was. Pamiętajcie o tym. Tak jest, jak najbardziej. No. A teraz rok musimy wyznać nasze grzechy nieobecności. Przez te lata. To się długo będę spowiadał. No, wiesz co, to ty wyznawaj, a ja otworzę safe. Żeby... Ty daj na tacę. Jak nie patrzy, póki nie patrzy. Ale mam już granatnik, moi drodzy, także atrakcyjność materiału już wzrośnie o 113%. Ogromną zaletą granatnika jest to, że możesz go zamiast pistoletu wziąć. No, to jest wygoda. Na razie jak nie mam wyrzutni, to noszę w normalnym slocie. Ale granatnik M60 i wyrzutnia to brzmi jak Royson. Dobry Samarytanie, musimy dotrzeć do hodowli świń Woodsonów. Słuchaj, to brzmi jak jakiś nieudany odcinek kreskówki. Ale let's do it, bro. Nie ma problemu, nie ma problemu. A gdzie idziemy? Wiesz co? To jest? A, 1300 metrów. To jest kawałek. Gdzie mamy najbliżej, żebyśmy... Nie, no w sumie możemy sobie pogadać, bo mam dla dzisiaj dla Roka, myślę, sympatyczny temacik, moi drodzy. To myślę nakłada mogę wskoczyć. Dobra. Mianowicie zauważyłem rok, że podobnie jak ja oglądałeś Czarne Lustro, Black Mirror. Tak jest, tak, tak, tak. Powiem tak, ci, tak, że ja jestem jednocześnie zachwycony tym serialem, bo miałem wrażenie, że obejrzałem tam kilkanaście minifilmów. Z drugiej strony jestem przerażony o wizję niedalekiej przyszłości, o rozwój technologii, nie? Jest kilka trafnych. Właśnie rozwój technologii nie jest takim problemem, jak to, w jaki sposób ludzie ją wykorzystują i jakie mają potrzeby. No. Ta nasza skłonność do uzależnienia od... Właściwie uzależnienie od internetu nie było nigdy takim problemem, dopóki się nie stało uzależnieniem od telefonów też przy okazji. Dokładnie. Rog... Nie! To była beczka! Powiedz, że przeżyłeś. Tak na chwilę tylko. To ja kulturalnie trzymam mordę na kłódkę, żeby wreszcie dać się chociaż Rokowi trochę wypowiedzieć. Jebeczka, no! Wiesz co, przypomina mi się nasz odcinek z Battlefielda, jak żeśmy trzy razy na tą samą minę wjeżdżali jeepem, pamiętasz? A tak, ty żeś nazwał odcinek Weseli Saperzy.
Pamiętam, to było bez ceny. O, mamy auto! Doskonale. O! Okej, zawsze uratowaliśmy cywila. Nie wiem jakim cudem w ogóle, bo mam wrażenie, że nikt nie żyje. Ale mamy auto. Tutaj jest, tu jest. Ale zaraz się spali, jeżeli wow. Doskonale. Czy za samolocik są punkty wpływu? Chyba nie. Wiesz co, ja naprawię ten samochód. A palnikiem. To już w ogóle klimat inżyniera z Battlefielda a propos. No. Jak najbardziej, proszę. Ale przepraszam, że przeszkodziłem ci wesołą beczką. Nie szkodzi, ja chyba, chyba zamknąłem ten wątek, ja już nawet zapomniałem o czym mówiłem. Aha, o te uzależnienia właśnie. No, dokładnie. Nie! Ja ostatnio powiedziałem, że odcinki się nagrywają same, ale... No dobra, to było trochę zagrane. Nie miałem wyboru za bardzo. Ojeju. Nie ma problemu. Chyba go boi w krzyżu rok. Dawaj fastum. Takie hasło jak z tych starych filmów sensacyjnych jeszcze z Arnoldem Schwarzeneggerem czy Sylwestrem Stallone. No, jak koleś nabił Arnold Schwarzenegger gościa na rurę i tak para, wiesz, z niego wychodzi i mówi: spuściłbyś trochę pary. Tak, to był taki poziom żartów filmów z lat 90, gdzie każda okładka wyglądała krwawa pięść 8. Dokładnie tak było, Rockens. To jest dobra informacja. Za informacja jest taka. A nie, nawet nie, mamy środek lokomocji, okej. Okay. Mam nadzieję, ale że te beczki się nie respią. Chyba nie. Ja ostatnio zacząłem sobie oglądać stare filmy z Seagalem i to były dobre filmy. Tam co prawda też jest dużo takich dziwnych haseł. Tak, ale wiesz na czym polega motyw z Seagalem? Wiesz, to jest jeden z niewielu aktorów, który faktycznie potrafi strzelać i się napierdalać, nie? No, być może potrafił, bo teraz to on potrafi przede wszystkim chyba zajmować się swoją tuszą. Oj tak. Trochę się zapuścił. No, myślę, że on gdzieś tam uciekł, jakieś takie filozofie tybetańskie i tak dalej, no i gdzieś tam. Uważaj, bo to co prawda duża beczka. Rozwalisz silos? Masz granatnik. No, święta racja. Doskonale. Ale ja mam wrażenie, że my jesteśmy jakimiś bohaterami trzeciego sezonu Westworlda, wiesz? Kurde, ja po obejrzeniu nie oglądałeś Westworlda? Nie. O matko jedyna. Ja znam oryginał, nie? Westworld, no tak. Film stary. Natomiast z dobrych informacji jest taka, że HBO wreszcie można sobie ściągnąć niezależnie od tego, czy masz umowę z jakąś durną kablówką, nie? O, no to racja. To dobrze. No, więc jestem na etapie sobie odpalania, bo tam jest dużo, tam jest tabu i jeszcze różne inne cuda, nie? To powiem ci szczerze, że ja po obejrzeniu Westworlda zaczęło mi, na szczęście tylko przez pewien czas, to pokazuje Far Cry 5, zaczęło mi być żal NPC-tów w grach, nie? Zrozumiesz, o co mi chodzi, jak obejrzysz ten sezon. Polecam ci. Stary, dobry Ed Harris wraca. O kurde, jak to quietly? Chyba ich pogięło. Damy radę. Czemu mówili, żebyśmy coś po cichu zrobili? Nie wiem, to były zwidy werbalne. Ale mieliśmy swoje momenty robienia rzeczy po cichu, nie? Jasne. Dobre momenty. Ale, kurde, powiem ci, zrobiliśmy to zajebiście. Teraz tylko szybko musimy ich wszystkich uratować. A nie, nawet pykło. Chyba ktoś do nas jedzie. Doskonale. Jak to przeleciało? Aha, to był cywil. Jak oni pięknie znikają, nie? No.
Stark and the Resistance. Udało się. People are stronger today because of you. Just like the story of David and Goliath. You're inspiring real courage. Keep it up. Zarąbiście. Dobra, sprawdzam jeszcze sobie ammo. Dobra, warto tu dać w delikatny explore. O, rozproszona sztuczka. Wicked. Jak ja słyszę Wicked, to nam się, to mi się kojarzy tylko i wyłącznie nasze intro do Borderlands. Aha. Ale w sumie to jest tak trochę o youtuberach, nie? Że my praktycznie żyjemy cały czas w takim delikatnym napięciu, nie mówię stresie, nie? I dla nas nie ma odpoczynku. Ja żyłem w stresie, kurde, miałem takie... to coś spowolnił czas. Miałem swoje takie momenty. Alienacji? Powiem szczerze, że tam ostatni rok, jak robiłem rzeczy na YouTubie, to tak się czułem mocno nieswojo, nie? Się zagubiłem w tym YouTubie. Ale jakim cudem? Przecież Rok Obraża to było absolutne mistrzostwo świata pod kątem merytorycznym i technicznym. Ale to właśnie może jest dowód na to, że dopiero człowiek, jak jest zagubiony, to robi coś takiego, co jest... Ja na przykład odczułem, że po tej twojej serii te osoby, które konstruktywnie, bo ty nie potrafisz być chamem, konstruktywnie skrytykowałeś, one albo całkowicie przestały robić dziadostwo, albo na tym dziadostwem się trzy razy zastanowiły, wiesz? Cholera wie, no być może. Gdzieś tam byłem wkurzony już trochę po drodze i w zasadzie to, co teraz robię, jest następstwem tego. Ale no właśnie, gdzieś mam bardzo dobra informacja, znaczy nie wiem, czy dobra, czy niedobra. Wydaje się, że ten... Bo ktoś mi wspominał o Góralu wiele razy, nie? I dzisiaj się dowiedziałem, że został aresztowany za namawianie nieletnich do rozbierania się. Tak, tak, to co gadaliśmy w ostatnim odcinku. Bardzo dobrze. Ja to skomentowałem dwoma słowami. Jestem ciekaw, czy oglądałeś ten film. Symetria, szmato. Jezus Maria. Ale to jest... Znaczy, przypuszczam, że jego grzechy nie są najgorsze i wiesz, w tym wszystkim jest najzabawniejsze to, że szybciej reaguje polska policja niż administracja YouTube'a, nie? No tak, to jest paradoks, wreszcie wiesz. No. To jest ten aspekt całej tej historii, gdzie ja jestem jakby najbardziej zniesmaczony. No tak. No i takie rzeczy się dzieją od długiego czasu, nie? Dokładnie. Też nie jest tak, że ja chcę komuś mówić, wiesz, gdzie powinien funkcjonować, a gdzie nie powinien funkcjonować, bo nie taka moja rola, ani też nie mam na to ochoty, nie? Rozumiem, ale rozumiem. Gdzieś tam po prostu się nie do końca dobrze czułem na YouTubie przez od dłuższego czasu. Jasne. To też jest tak, że ta prawda jest taka, że każdy z nas tworzy swój własny świat, każdy ma swój własny kanał i w zasadzie nie powinno go interesować, co robią inni ludzie. Aha. Najważniejsze, żeby robił swoją robotę dobrze, nie? Zgadza ale się. Ale gdzieś mnie tam trochę dotyka, to może też się tam trochę zestarzałem i łatwiej się wkurzam, albo mniej mam cierpliwości. Cholera wie. Cholera wie, no. To byś miał tej cierpliwości jak najmniej, bo wiesz, skutki twoich czynów są widoczne, także to jest bardzo dobrze. Czy ty widzisz to, co ja, Rokens? Widzę tutaj... Stevia! Stevia jest, to faktycznie. Pamiętasz dom Sprite'a? No, pamiętam. Wow. Ale Boomer go zdjął. Boomer, chodźcie pogłaszczę. No chodź tutaj pyska na Boomer, na Boomu. Woo! To jest doskonałe podsumowanie. Genialny jest też ten utwór, to jest młody facet, oni, wiesz, inspirują się mocno Led Zeppelinami. O, ekipa widzę. Elegancko. Dobra. Bierzemy coś? Jaki tutaj coś się dzieje. Tak, porozmawiamy. Idź do szopy i rozwal to radio, bo mi prawa wejdą. Deputy that's been stirring the Peggy's globalist pot. Everything about this cult stinks, and you know I'm right. Say it at the same time as me. Go. We. Ty wiesz co, że ja nie wiem, gdzie jest to radio. To rzut granatem. Wow! To ty. Ja też nie wiem, gdzie jest to radio, cholera. No jest tylko jedna opcja, żeby się przekonać. A. Nie.
Dobra. Jakieś głośniki chyba na zewnątrz. Mind control. That's right, partner. It's been their plan all along. You know it, I know it. And you want to know how they're doing it? It's the food. Well, not anymore. You and me are gonna fuck the government. Sideways. Zip Kupka. I'll explain on the way. Jestem Zip Kupka. Dobra. Podążajmy za Zipem. Niech będzie. Ty wejdziesz na Packer Rockens? No, jestem. Znaczy, nie jestem, przypuszczam, na stałe zainstalowany w wodzie, ale... Okej. Okay. Ale na razie nie wypadam. Znaczy, istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, że on będzie lepszym kierowcą niż ja. Wow, typunio. Pięknie, Rocket. Tak, udało się! Zabito Vipa. Z daleka. No zobaczymy, o co tu będzie chodzić, cholera. Eutanazję zwierzęcą przeprowadzamy. Okej. Okay. Tak bardzo powiedział. Jeszcze a propos tych praw autorskich, o których wspomniałeś, nie? Bo gdzieś tam się jakaś muzyczka wciśnie przez chwilę, nie? No ja z Far Cry'em czasem mam jazdę, no. No właśnie, to też jest absurdalne, nie? Że YouTube pozwala na takie rzeczy, że wiesz, no leci kawałek utworu w tle, co jest, co jest w zasadzie tłem, nie? Tego, co tu się dzieje. Mhm. I ci całą kasę z całego odcinka, nie że z tych 5 sekund, nie, że podzielą, że okej, użyłeś muzyki, tylko wszystko ci zabiorą i uważają, że to jest cacy, że tak powinno być. A. Ja! Co za doskonała misja! Snajper na dachu, leży. VIP leży. Doskonale. Jak ja kocham ten magazynek. A masz M60, pewnie żeś sobie kupił te upgrade'y, co? Sugerujesz, że mnie znasz? Doskonałe. Doskonałe Rockets. Kocham te wślizgi tutaj. Strasznie to lubię. No, dobrze, to jest dużo. Jest taki elastyczny jest ten świat, to mi się bardzo podoba w tym. Hajsik? Hajsik zawsze mile widziany. Oczywiście, że tak. Money don't grow on trees. Tak jest. To jest cały czas te takie... Chyba spośród wszystkich gier, w któreśmy grali, najbardziej Borderlandsa przypomina ta... Wiesz, łazisz sobie, strzelasz w zasadzie... Ale te misje chociażby ostatnio. Zestrzel tam te wiatraki, nie? Aha. Zarąbiste. Chyba coś się będzie działo. Chyba tak. Masz mi dać amorok, czy tak średnio? Bo jestem wypstrykany ze wszystkiego. O, mistrzu ty mój. On myślał, że przeciwnicy polecą, a tu jego krowy są pierwsze! Nie wiem, czy u ciebie też tak było, ale u mnie krowa wyleciała. Spoptujesz ten... Wybuchło wszystko i krowa tak do przodu poleciała. Tak, jak w filmie Twister. Ja mam z tobą rozmawiać w ogniu, serio? Nie chcę tego. Patrz, Rockets. Ubijanie steków. Ukończono. Steak from a cove. Wow, coś... Dobra, biorę działko. Może się przydać. Dobrze.
Zaznaczysz mi, gdzie jedziemy? Już, ja myślę, że... Nie, to doróbmy sobie tego zipka kubkę, bo on ma dla nas jeszcze coś. No właśnie, tak myślałem, bo mówisz, że wsiadasz już, więc... Nie, myślałem, że to koniec, przepraszam. Nie. Niemożliwa radio. Oglądałem twoje vlogi dzisiaj z tego, z Montany. Aha. Fajne to wszystko. Tak? No to się bardzo cieszę. Chciałem zrobić tak, wiesz, trochę pogadać, trochę pokazać, trochę pogadać, trochę pokazać, ale to nie wiem, czy odnotowałeś jakość tych materiałów. Wow! Ale boomer oberwał. Nie, bo to są pierwsze materiały, które nagrywałem nowym aparatem, wiesz, i fajnie się złożyło dla tych widoków, to naprawdę... No właśnie, a zmieniłeś, przerzuciłeś się z kamery na aparat? Tak. Mam GH5. To jest taki mały, taki... No nie nazwałbym go małym. To jest GH5, po prostu. Ale to jest co, to jest Canon? Nie, to jest Panasonic chyba. Aha. Lumix GH5. O, to poważna rzecz. No trochę na to wydałem. No ale trzeba czasem zainwestować, jak się to mówi. No. I dla tych widoków było warto, kurczę, bo coś pięknego. Mikrofon też bardzo dobry, no bo tam nie instalowałeś jakiegoś specjalnego mikrofonu, rozumiem? No, Rode'a kupiłem, bo wiesz, to co polecał Krzysiu Gonciarz, jeszcze moja ekipa z MSI-a. Dobra. Także nie, ja się konsultowałem, to nie był taki zakup typu, o fajnie wygląda, kupię, nie? Ja zakładam, że ten... Myślałem na początku, że to jest mikrofon wbudowany w tą kamerę, bo bardzo dobrą jakość miałeś dźwięku, nie? Też będę musiał kupić, mimo że teraz nie nagrywam tak często, ale myślę sobie, że na jakieś wyjazdy może być super. My z Rokiem mieliśmy często tak, że Rok w coś wchodził, czy to był jakiś deal, albo kupował, jeśli chodzi o jakiś sprzęt, i potem dawał mi zielone światło. Royson, kupuj to, Royson, wchodź to, sprawdziłem to, nie? No i wyraźnie tak. W tym przypadku będzie dokładnie odwrotnie. Oj, ale będzie pan zadowolony, panie Remigiuszu. Dobra, słuchaj, musimy udać się na teren kopalni, mordeczko. Jestem gotowy, możesz działko zająć. W sumie racja. Nie, znaczy, jest... nie. Bo to może też wpłynąć troszkę na jakość materiału, bo wiem, że jak się jedzie w samochodzie i prowadzi kolega, aha, to jest taki rwany obraz bardzo, nie? Ale możemy tak zrobić. Nie, jest okej. Ty widzisz to na mapie? Tak. 700 metrów troszkę po lewej. Idealnie. Się zachwycam tą Montaną, jak ona jest dobrze zrobiona, te drzewa, to wszystko. Muszę... Tak dobrze chodzi. Tak jak mówiłem, musisz kiedyś paść do mnie do Zawoi. Aha. Będę znów pewnie urodziny robił w Zawoi, także cię zaproszę. Bo kupiłem fajną wiatrówkę. I możemy postrzelać do tarczy puszek. Ja w ogóle, wiesz, mam takie... Ja te Zawoje to ja już na twoich materiałach poznałem trochę. No. Chcesz podjechać bliżej, żeby ich stracić? Nie. O, się... No, to damy radę. Kurczę, ja tu mam mało amunicji, a to wygląda na grubą misję. No ale po to masz karabinek, nie? Ty ich strzelaj, a ja naprawiam. Dobra. Podoba mi się ten podział obowiązków. No i to była dobra opcja, tym podjechać tutaj. No, podjadę troszkę jeszcze. Na górze jest jeden koleś? Wiem, zjeżdża. No to zjechał. Dobra, słuchaj, musimy podłożyć ładunki, przyjacielu. Ja z trupów pozbieram jakieś rzeczy, może akurat coś będę miał. Znam się, co się z trupów podnosi automatycznie, bo jak się przebiegnie, to chyba zbiera ammo od razu, jak broń leży, nie? Chyba tak. Chyba dolary, musisz się schylić po dolary. Tak, mi się wydaje też.
Tu jest jakaś ciekawa jaskinia. O, no to eksploruj, Rokes. Ja podkładam ładunki. Sam nie chcę. Sam nie chcesz? Zawiało dobrym RPG-iem, jak to powiedziałeś. A propos dobrych RPG-ów, Divinity 2. Naprawdę. Mistrzostwo. No dla mnie, ja jej dałem pierwsze miejsce rok temu. No, bo mam taką swoją, taki swój własny autorski plebiscycik. Top 13 od Roya V13. O, tu jest Browing, to można fajnie wykorzystać. To można fajnie wykorzystać tego Browinga, sobie na nim stanę. Dobra, tu pozbierałem. Okej, została nam jedna rzecz do podłożenia. Jestem już w drodze. Dobra, ja biorę tego Browinga w takim razie. Czekaj, tu się mogą przydać te ładunki zbliżeniowe. Ja rzucę ich trochę. Dobra. Ja mam ograniczony kąt obrotu wieżyczki. Powinniśmy dać radę. Dobra, ja osłaniam tą budkę. Tą jedną, gdzie ty obsadziłeś. I tutaj dół. O, dobra. Ty jeszcze na dachu, to już w ogóle mistrzostwo. Dobra. Okej, okay, jeden podłożył ładunek, Rokens. Zaraz pod próbuję. Tobą. Już nie. Dobra, to ja gdzieś tutaj penetruję te doły. Masz tam dobrą dobra. Pozycję z tego, co widzę. No tak, zależny, zależy. Helikopter, o, zdejmę go. Rany, ale nam się dzisiaj misje trafiły, Rokens. No. Mega fajne jest, że on wyciąga pistolet podczas zjazdu tyrolką, a teraz tak. Pistolet to jest, wiesz, to jest granatnik, nie? Tak. Kurczę, tu jest ktoś nad nami. No cholerka. Może śmigłowiec lata albo jakiś samolot. Nie, wiesz co, ja zdjąłem tutaj, mamy tu jakiegoś cwaniaczka u góry. Okay. No, dajemy sobie tu ładnie radę. Dobra, 1,5 minuty. Jak to zwykle bywa w tego typu misjach, to pewnie ataki ulegną intensyfikacji. Chyba za M60 załatwić. Ale ciężko o ammo M60. Trochę tak. Nie rzucają samodzielnie. Tego przeważnie mają do karabinów. Mhm. Leżysz. A wcześniej miałem takie poczucie, że nie masz tego feelingu strzelania, że wiesz, nie czujesz jak te kule wchodzą. Aha. Ale teraz już się przyzwyczaiłem do tego i dobrze mi się strzela. Widzę jak dostają w czapę albo... A, no to dobrze. Też wydaje mi się, że zależy to na pewno w jakimś tam mniejszym bądź większym stopniu od wybranych tych perków, skilli, jak i doboru pukawki pod siebie. Bo... Na przykład ten Browning jest doskonały, a dzisiaj miałem takiego w łapie. W wersji ASG, ale taką, wiesz, naprawdę 1:1. No, wiem, te pukawki są robione tak... Straszna kobyła. Słuchaj, jest Browning. No dobra, czy to wybuchnie mi w twarz, jak ja tu zostanę? Nie wydaje mi się, w końcu mamy to bronić. Ale aim! Woo! O, kurde, serdeczny lob. W środku też wyjęci. Mhm, doskonale. Słuchaj, no, jak nam to by wybuchło, to nie byłbym zadowolony. O, uff.
Jesteś? Tak, ale nie odjeżdża jeszcze. Ja chcę poglądać wybuchy. Panie. Moja samoocena wzrosła rok. No, jesteśmy prawdziwymi amerykańskimi bohaterami, więc... No, poważna sprawa. Oż ty. No to ja myślę, że na deserek jakiś, kurczę, tutaj... Diamencik? Właśnie tak, Rockens, właśnie tak. Oznaczam go tu, teleportuję nas tu. Okej. Okay. Ojku. Ojej, juniu. Co my żeśmy właściwie wysadzali? Bo to była misja z tymi krowami? Nie wiem, gadałem z przyjacielem. Dobra, gdzie to znaczyłem? A wiesz co? Chodźmy po jakieś ammo, bo ja już jestem... Wiesz co? Nie, to będzie dobrze. Nie przejmij się. 200 metrów. Tam rzadko trzeba walczyć. Dobrze. Wiem, że jak ja tak mówię, to tam będzie 300 wyznawców. Dobra, masz. A to samoloty lecą tutaj co chwilę na ktoś do... Dobra. Autobusik! Borderlandsowy autobusik! Biorę. Czytam. I potwierdzam. Tak jak myślałem. O kurde! Plecy mamy. No, no. Lutuj trupy. O Boże, bomba, kurde. Rok, musimy dać w kanał. Jestem. Oż ty. O kurde. I fajnie, że się aktywuje od razu latareczka. Ma to swój klimacik. O cholera. Pizza, może jakiś... Wow, what the f... Rok, zaatakował mnie, nie wiem, shop pracz? To jest... Eagle jest fucking monster in computer games history, nie? Krosomak, kurde, Wolverine. Wolverine, no. O tak, i komiksy z Wolverinem. Moi drodzy, tym wesołym akcentem dziękujemy wam. Tak, ja już mam ponad pół godziny, kurczę, i tyle się działo. Ale fajnie. Moi drodzy, jesteście starymi widzami Rock'n'Roll'o, nowymi widzami Rock'n'Roll'o. Nieważne, fajnie, że jesteście z nami. Mile widziana, łapka, Rok, dziękuję ci ślicznie. Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Do obiecanego jutra, teraz seria codziennie, godzina 16. Tarcza, hej.